Muzyki filmowej Orkiestra Dęta OSP Kłomnica. Pragniemy serdecznie powitać władze gminy, radnych gminy, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, panią Katarzynę Sosnowską. Wszystkich. Wszystkich przybyłych kapelmistrzów z naszych zaprzyjaźnionych orkiestr z całej Polski, ale także gorąco chcielibyśmy powitać naszą wspaniałą publiczność. Pierwszą część koncertu rozpoczniemy utworem Piraci z Karaibów, Klątwa Czarnej Perły. Jest to jeden z najlepszych i najpopularniejszych utworów ostatnich dziesięcioleci. Piraci z Karaibów, Klątwa Czarnej Perły jest oficjalnym albumem ścieżki dźwiękowej o tej samej nazwie. Album został wydany 22 lipca 2003 roku przez Walt Disney Records i zawiera wybór muzyki z partytury filmowej. Muzykę filmu i ten album przypisuje się Klausowi Batteltowi i Hansowi Zimmerowi. Następnie zagramy składankę hitów z komedii muzycznej Blues Brothers. Film ten został wyreżyserowany przez Johna Landisa w 1980 roku. Tytułowa para braci to Juliet, Jake Blues, grany przez Johna Belushiego, i Elwood Blues, grany przez Dana Aykroyda. Postacie te zostały stworzone dla programu rozrywkowego w Saturday Night Live w telewizji NBC. Film został nakręcony w Chicago i jego okolicach. Doczekał się kontynuacji w postaci filmu Blues Brothers w 2000 roku. Dyrygować będzie Mateusz Dolniak, zastępca dyrygenta w naszej orkiestrze. Zapraszamy do wysłuchania.
Thank you.
Osiągnięcia orkiestry za rok 2018. Trzecie miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Balkan Folk Fest w Bułgarii. Nominacja do statuetki starosty częstochowskiego za zasługi dla powiatu w kategorii edukacja i kultura. Udział w regionalnych przeglądach powiatu częstochowskiego. Udział w orkiestradzie w Mykanowie. Czwarty regionalny przegląd orkiestr w Dąbrowie Zielonej. Czwarty Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Kozach, Jasienicy i Bielsku Białej. Następną część naszego koncertu rozpoczniemy utworem Król Lew. Muzykę do tego utworu skomponowali Elton John i Hans Zimmer. Słowa napisał Tim Rice. Muzyka oraz utwór Miłość rośnie wokół nas zostały uhonorowane 2 Oscarami. W roku 1994 w kategoriach najlepsza oryginalna muzyka filmowa i najlepsza oryginalna piosenka filmowa. Następnie zagramy dla Państwa utwór z filmu Jak wytresować smoka. Film ten jest znany młodszej, jak i starszej widowni. Swoją premierę miał 18 marca 2010 roku. Zyskał 12 nagród, m.in. Oscara za najlepszą muzykę Johna Bowella i Złoty Glob za najlepszy film animowany. Kolejny utwór pochodzi również z kultowego filmu Mowa o agencie 007, czyli James Bondzie. Do tej pory powstało aż 24 filmy z udziałem tego słynnego agenta. My zagramy dla Państwa mieszankę utworów, które pochodzą z 5 filmów, m.in. Skyfall i Żyj i pozwól umrzeć. Tą część zakończymy utworami z filmu Vaiana – Skarb oceanu. Film ten powstał w 2016 roku w wytwórni Walta Disneya, w reżyserii Rona Clementsa i Hona Muskera. Światowa premiera odbyła się 14 listopada 2016 roku. Do Polski Chin trafił 25 maja 2016 roku. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania. Dyrygować będzie znany już Wam wszystkim kapelmistrz pan Marcin Gała. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
się kończy, więc przyszedł czas na podziękowania. Na początku chcemy podziękować dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, pani Katarzynie Sosnowskiej. Dziękujemy za wsparcie i za to, że możemy właśnie dzisiaj tu wystąpić. Następnie dziękujemy panu Pawłowi Leśniakowi za pomoc przy organizacji koncertu. Przyszedł czas na instruktorów. Bardzo wam dziękujemy. Wiemy, ile trudu czasami z nami jest na zajęciach. Czasami musicie być bardzo cierpliwi, bo nie zawsze coś nam wychodzi za pierwszym razem, ale i tak się nie poddajecie i dzisiaj jesteście tutaj z nami. Naszą ostatnią część zaczniemy utworem z filmu Pearl Harbor. Muzykę do tego filmu skomponował Hans Zimmer. Film ten pochodzi z 2001 roku. Jest to amerykański melodramat wojenny, który został wyreżyserowany przez Michaela Baya. Następnie zagramy mieszankę utworów pod tytułem Pixar Movie Magic w aranżacji Michaela Browna. Utwory, które dla państwa zagramy, pochodzą z hitów filmowych wytwórni Pixar. Tą część zakończymy utworem John Williams in Concert. Przeniesiemy państwa m.in. do kultowej serii Gwiezdnych Wojen i filmu pod tytułem Szczęki. I jeszcze zapraszamy tutaj panią dyrektor Gminnego Ośrodka, panią Katarzynę Sosnowską. Szanowni państwo, dziękuję bardzo dziewczynki za głos. Orkiestra w tym czasie sobie odpocznie, oczywiście, bo mi się bardzo należy. Chciałabym ja przede wszystkim podziękować za to, że jesteście tutaj z nami w tym Ośrodku Kultury i pogratulować takiego rozwoju, takiej inspiracji kapelmistrzowi Marcinowi Gale oraz wszystkim instruktorom, no i wam, uczestnikom, za to, że budujecie, tworzycie taką piękną atmosferę, ponieważ bez was GOG byłby naprawdę pusty. Mam taki mały upomineczek na ręce pana kapelmistrza złożę, aby się lepiej pracowało. Proszę. Thank you.
Chcemy Panu za to podziękować. Brawo, bardzo.
wdzięczni, że jest Pan tutaj z nami i chcemy grać dalej i dalej się rozwijać. I jeszcze jedna osoba jest, o której muszę wspomnieć, której też Pan pozwolił rozwijać się w naszej orkiestrze. Jest to nasz zastępca, Pana zastępca, Mateusz Dolniak. Zapraszamy Cię, Mateusz. Słuchajcie, dziękuję bardzo. W sumie to kurczę, no 12 lat minęło, jak prowadzę orkiestrę. Łatwo na początku nie było, bo jak pamiętam te czasy, to zostało chyba 4 osoby w orkiestrze, jak już był, że tak powiem, schyłek. Ale jakoś, że tak powiem, powolutku, latkami udało się doprowadzić orkiestrę do takiego składu, takiego poziomu. A ja muszę powiedzieć, że w sumie już ostatnio, kurczę, na Rezurekcji graliśmy. Może jakieś granie takie proste w kościele, ale już właśnie tydzień temu na Rezurekcji stwierdziłem, że w końcu mam taką orkiestrę, jak chciałem mieć. Dziękuję Wam bardzo. Mateusz chce powiedzieć, że na razie nauczył się dyrygować tak z przemowami jeszcze słabo, ale za rok to nadrobi. Dziękuję. Dobrze, to już na bis. Zagramy wiązankę utworów z musicalu Sing. Tam między innymi będzie można usłyszeć Halleluja. Jak jeszcze? Don't you want to miss a thing? Tak, też takie dosyć znane. W sumie to może z nazwy nikt tego nie zna, ale jeśli usłyszycie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Także napis, zagram jeszcze wiązankę melodii utworów z musicalu Sing. Thank you.
Dziękuję Państwu bardzo. Taka niepokojąca sytuacja. Orkiestra zmęczona, a widownia chyba chce jeszcze jednego bisa. Dobrze, ponieważ ja już się nadyrygowałem, Mateusz, może przejmiesz batutę.